Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z The Coffin, Andy and Laylee. Chyba. Dobrze przeczytałem? Chyba dobrze. Tak, The Coffin of Andy and Laylee. Zawsze mam problemy zawsze z tytułami, więc jeżeli coś spieprzyłem, to was za to przepraszam. Moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Chociaż wiele osób pisało, że w sumie gra jest lipna. Ja wam powiem tylko tyle, bo ja i ogólnie dużo mam styczności z kiczowatymi grami, prawda? Taka jest prawda. Na razie dobrze się przy tej grze bawię i raczej tego nie zmienię. Raczej tego nie zmienię, chcę sobie po prostu pograć, poznać fabułę. Z tego co mi wiadomo, są chyba 2 albo 3 akty dopiero tej gry, więc pewnie długo to nie potrwa i zapewne zrobimy tutaj jakąś przerwę, dlatego też nie przerywam ani gry Wielki Pera na rzecz tego. Tylko bardziej chciałbym traktować tą grę jako taką czysto, nie wiem, ciekawostkę. Wstęp do fabuły? Być może. No, ale tak to wygląda. Niektórzy piszą, że jest fajne, niektórzy piszą, że jest niefajne. Ja dopiero ocenię po przejściu gry. Dobra. Mieliśmy chyba pójść spać z tego, co pamiętam. Tak mi się wydaje. Zamrażarka jest pełna pysznego mięsa. Mniam, mniam. Mniam, mniam. Hej Ashley, jeżeli kiedykolwiek stąd się wydostaniemy, naprawdę powinnaś pójść sprawdzić głowę. Ha? Po prostu tylko tak pomyślałem. Słodkich snów. No dobra, no to chodźmy spać. Zasypiasz w pełni zadowolony ze swoich życiowych decyzji. Powiedziała, że cię lubi. Kto? Moja koleżanka ze szkoły. Albo przynajmniej myślałam, że jest przyjaciółką. Więc zamierzasz być jej chłopakiem? Okropne. Nie. Powinnam dać jej nauczkę. Jesteś moim bratem. Moim. Prawie, że zastanowi się 2 razy, zanim okradnie inną kobietę. O tak, ty również jesteś kobietą. Co to ma znaczyć? Jakoś nie uważam cię za damę. Albo za osobę, jeżeli to ma znaczenie. A pierdziel się. Jestem najbardziej osobistą kobietą na świecie. No, tak czy inaczej, zabiorę ją do tego starego magazynu i zamknę w jednej ze skrzyń. Tia, naprawdę? Mama dała mi trochę pieniędzy na zakupy spożywcze. Idziesz ze mną? Skup się, Andy. Zostawmy ją tam na całą noc, to jej pokażę. Albo nie. Nie róbmy tego. Powinieneś zaprosić ją do siebie. Wtedy na pewno nie odmówi. Laylee, ja nie chcę. Po prostu podejdź i poproś ją, żeby poszła z tobą. Zabierz ją do magazynu i zobaczymy, co się stanie. No weź się. Mama powiedziała, że pomożesz mi we wszystkim. Myślałem, że to twoja przyjaciółka. Również tak myślałam. I potem znowu może być moją przyjaciółką. Potrzebuję tylko przypomnienia, jak robić to właściwie. Ach, wiesz, że znów będziemy mieli kłopoty. Jedynie jeśli wypuszczę ją dopiero wtedy, kiedy obieca, że nie będzie na nas donosić. Zróbmy to, Andy. Myślę, że okej. Ach, hurej, jesteś najlepszy. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Andy i Laylee i suka w pudełku. Pewnego dnia będziesz suką w pudełku, a twoi przyjaciele będą na zmianę sikać na ziemię powyżej. Chodzi chyba o trumnę. Co mam zrobić z tymi cipkami wokół ciebie? Gdzie nauczyłaś się tych słów? Tą cipką jesteś ty.
O Jezu. Zabiorę cię. Znaczy, wezmę cię do zabawy. A kiedy skończę, wrócę z tobą do pudełka. Naprawdę powinnam kiedyś skopać ci tyłek. Powinienem skopać ci tyłek. Lily. Co go tyle zajmuje? Nie zapomniałby o naszych planach, prawda? W końcu. Co ty tutaj robisz? Niespodzianka, ja też chcę się spotkać. O. To znaczy, myślę, że to w porządku. Powiedz, powiedziałaś mamie, że tu jesteś? Nie, czemu? Tak tylko pytam. To znaczy, jestem zaskoczona, że pozwoliła ci się spotykać z chłopakiem. Nie ma mowy. Myślisz, że poszłam studiować z Julią? Julią raczej. Ale dlaczego ty tu jesteś, Ashley? Boska interwencja. Co to wszystko oznacza? To znaczy, że ona pieprzy głupoty. Nie słuchaj. A więc... Chodzisz do środka, czy nie? Chodzimy do środka, czy nie? Czy to w ogóle jest legalne? Ja to legalizuję. Znajdźmy drogę do środka. Teraz. Okej. Teraz możemy się ruszać, okej? Ciekawe. Czyli mamy jeszcze jakąś dziewczynę, która być może będzie nawet istotna w tej fabule. Stalowy młotek. Nie mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób młotek mógłby nam się przydać w tej sytuacji. Oczywiście, że mogę. Okej, okay. I jak ma to pomóc dostać się do magazynu? Okej, okay, tak, w takim razie nie. Ach, Layli. Nawet nie chcę wiedzieć, co miałaś na myśli. O czym wy do cholery mówicie? Ach, to nic. Po prostu się rozglądajmy dalej. Dlaczego przybili tą metalową blachę do ściany? Wygląda na to, że za nim jest dziura. Perfekcyjnie. Rozerwij to. Co? Nie mogę tego zrobić. W porządku. Nikomu nie powiem. Dosłownie nie mogę tego zrobić, kretynie. Nie bez narzędzi. Nawet jeśli to jest tak słabo przymocowane? Tak. Lubię mądrych facetów, a nie tych z krzepą. Kto pytał? No to mamy tu młotek. Ale widzę, że już nie możemy z nim nic zrobić. No rozumiem, że ten młotek jest potrzebny. Bo to nie jest taki, wiecie, stalowy. Wysokość po drugiej stronie okna jest zbyt wysoka. Chociaż i tak nie miałbym nic przeciwko przekonaniu do skoku. Żeby sobie może skręciła kostkę, albo na przykład kark. Coś jest nie tak? A nie, po prostu nie możemy iść tą drogą. No dobra. Użyłeś wyciągarki gwoździ z tylnej części młotka. Wow, to na pewno jest tu trochę w sumie pyłu. Sprawia, że martwi się o moją astmę. W porządku, w porządku. O, wiem. Co powiesz na zabawę wchowanego? Ach, ale z ciebie dzieciak. O? A Andy również chce się zabawić. Naprawdę? Co? O, tak, tak, no pewnie. Widzisz? A więc, to znaczy, zagranie od czasu do czasu jest fajne. Ty też chciałeś grać. Czy ty też chciałeś grać, dzieciaku? O,
Już to zrobię. Czy ja będę szukać? Policzę do 10. Do 100. Policz przynajmniej do 100. Okej. Raz, dwa. Dobra. Znajdźmy dobrą skrzynię, do której ją wypniemy. Naprawdę ciągle chcesz to zrobić? Oczywiście. Powiedziała, że nikt nie wie, że tu jest. To jest idealne. Lejli. Obiecałeś. A teraz pospieszmy się, zanim skończy liczyć. Dobra, gdzie ona jest? Tu jest jakieś pudło. To wygląda na dobrą kryjówkę. Ale najpierw zdecydujmy, w którym pudełku uwięzić. Dobra. Tym, nie? Nie można? No to nie. No tu jest jakaś skrzynia. Dobra, ale obszukajmy jeszcze dalej. Tej skrzynki nie można zamknąć. Ten kontener jest już pełny. Co tu było? Jeszcze tu nie skończyłeś. Znaczy, to jeszcze nie koniec. Tu też nic nie ma. Dobra, no to idziemy do tej skrzyni. La skrzynia! O, teraz to się nada. Tylko nie ma tutaj jednak żadnego zamka. Cóż, tak naprawdę nie chcemy jej zamykać. Czy naprawdę do cholery nie chcemy? Wystarczy umieścić patyk lub coś pomiędzy pierścieniami. To utrzymają zamknięte. A czy patyk się po prostu nie złamie? Nie, no cóż. Jeśli jest skórona w środku, wątpię, by miała siłę, by... Gotowi lub nie? Nadchodzę. O cholera. Skończyła liczyć za szybko. A to nie było szybko, naprawdę. Schowajmy się. Schowajmy. Dobra, wiemy, gdzie się schować. Skąd w ogóle weźmiemy kij? Andy podnosi wszystkie drewniane szczątki leżące u jego stóp. Myślę, że to zrobi robotę. Więc... Co o niej myślisz? Jest ładna? Patyk? Nie. O czym ty w ogóle myślisz, idioto? A, ona. Jest w porządku. Przynajmniej tak myślę. Znalazłam cię. A raczej was, obojga. Kto chowa się w tym samym miejscu, idioci? Ale to była najpierw moja kryjówka. Więc to ty. Nie mam mowy. Andy zabrał moją kryjówkę. Więc to on. Tak, tak. Idę liczyć. Andy wyszedł na zewnątrz, aby zacząć odliczanie. Hehehe, moje kryjówki są najlepsze. Znam naprawdę dobrą dla ciebie. Chodź i zobacz. Okej? Już wiem, gdzie ją zaprowadzić. Myślisz, że się tutaj zmieścisz? To naprawdę jest zły pomysł. Jak to? Ubrudzę swoje ubrania. O boho. Kogo to obchodzi? Moją mamę. Będzie na mnie zła, jeżeli... To... O cholera, nadchodzi. Szybko, szybko. Okej. Pospiesznie twoja przyjaciółka wskakuje do skrzyni. O, hop. No, co to było? Mam cię teraz. Jest za słaba, żeby zepnąć się ze skrzyni, z pokrywy. To nie jest śmieszne. Ashley, wypuść mnie stąd. A tutaj jesteś, Andy, ty powolniaku. Pospiesz się i... pospiesz się, ona walczy. Nie mogę oddychać. Czy z nią wszystko w porządku? Proszę, ja... Zamknij się i... Zamknij się, ty królowo dramy. Wypuść ją, Lejli. Ona po prostu udaje.
Nikt nigdy nie umarł od pyłu. O, dalej. Wypuść ją. Co? Uwierz jej bardziej niż mnie? To nie chodzi nawet o wierzenie, czy nie. Okej. Wypuść ją. Kto by się mną przejmował? Wszyscy lubią ją bardziej. Założę się, że ty też ją lubisz. Założę się, że wszyscy tak robią. Już ja to wiem. Założę się, że wolałbyś mieć dziewczynę, niż spędzać czas ze mną. Oczywiście, że tak. No dalej, daj spokój. Już mówiłem ci, że nie chcę. I założę się, że spotykasz się ze mną tylko dlatego, że mama ci kazała. Aha. Może i tak, ale... To nie fair. Dlaczego wszyscy lubią ją bardziej? Jestem głośna, dziwna, irytująca i nikt mnie nie lubi. Ja cię lubię bardziej, Lily. Udowodnij to, kłamco. Wiedziałam to. Może miałabyś więcej przyjaciół, gdybyś nie była zawsze taka. Nawet mój własny brat nie wybiera mnie zamiast niej. Już ja to wiedziałam. Nie to powiedziałem. La 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 la. Twoje gadanie jest takie płytkie. Cholera. Ashley. Jesteś teraz szczęśliwa? Tak. Po prostu do jutro rana, dobrze? Tak, tak, jesteś najlepszy. Lubię cię najbardziej, Andy. Wydaje mi się, że ona umrze, nie? Słyszysz to? Zostaniesz tam do rana. Nie, proszę. Ashley. Wypuść mnie, proszę. Ashley, czekaj. Nie, odchodź. Ashley, proszę. Ashley? Już wstałaś? Jestem teraz... okej. Co to jest? Nic, to po prostu... Boże. Co my do cholery zrobiliśmy? Co my do kurwy zrobiliśmy? Już mówisz o kolacji? Okej. To głoduj. Więcej dla mnie. Jak ty po prostu możesz tak przejść obojętnie wobec tego? Czy ty straciłaś rozum? Posłuchaj, nie zabiłam tego faceta. Więc nie zrobiłam niczego złego. Okaleczyłaś i zjadłaś zwłoki. Co innego mielibyśmy zrobić? Może zadzwonić do naczelnika i powiedzieć mu, że umarł? O tak, oczywiście. Proszę pana, przywołał demona, a potem umarł. Przysięgam, że tego nie zrobiliśmy. Tak? Nie musielibyśmy się przyznawać, że tam byliśmy. Po prostu mogliśmy... powiedzieć, żeby poszedł sprawdzić, co z tym facetem. Andrew, co do diabła? Co do diabła? Czy oboje się na to nie zgodziliśmy? Mogłabym przysiąc, że to była twoja sugestia. Byłem po prostu zbyt głodny, żeby myśleć jasno, okej? Okay? To jakaś bzdura. Ale okej. Okay. Załóżmy, że tak było. Co mam z tym zrobić? Ja... Łóż. Oto moja magiczna różdżka. O, proszę. Rozgrzeszyłam cię. Teraz nigdy nie wziąłeś ani kęsa. Nie ma za co. Cholera, no proszę, dzięki. Zobaczmy, jak to się sprawdzi w obliczu prawa. Słuchaj, kogo to obchodzi? Czy to nie są jakieś ekstremalne okoliczności? Czy nie możemy się jakoś usprawiedliwić? To wina firmy wodociągowej.
Najpierw zamykają nas na miesiące, a potem nie chcą nas nawet nakarmić. A czy gorączka w kabinie to prawdziwa rzecz? Może możemy powołać się na szaleństwo? No nie wiem, Ashley. Oj. Nic się nie stało. Tak, wiem. Nie mogłem oderwać mu głowy. Jakby nie mieścił się w zamrażarce. Więc musiałem odciąć mu głowę, ale nie mogłem tego zrobić. Jego kręgosłup był zbyt... Tak czy inaczej, po prostu... Na przykład... Chciałem i potem ściągnąłem. Jak jakąś roślinę. Nie wiem. Ciągle o tym myślę. Och, nie mogę skurwa spać. Ashley, to... Daj spokój. Nie wiem, co jest z tobą nie tak. Jak możesz się tak nie przejmować? Nie wiem. Po prostu to... Oddzielam. Tak jakbyśmy widzieli tego faceta na różne zamrażarki. Ashley. Andrew. Co to jest Andrew? O co chodzi Andrew? Andy. Aj. No, mówiłem ci, żebyś przestała mnie tak nazywać. Nie jesteśmy już dziećmi. Więc dlaczego płaczesz jak dziecko? Ja nie kłaczę. Mamusiu, wielki zły ja zrobił złą rzecz. Powinnaś zamknąć swoją dziwkarską gębę. Zmuś mnie, ty mała dziwko. Zapomnij o tym. Ej, Andy, pamiętasz jak chodziliśmy na przygody? Co? Andy i Layli... Czy poszukiwanie czegoś przez Andy'ego i Layli, pamiętasz? Czemu teraz to wspominasz? Czy to nie jest jedna z nich, kolejna? Sam nie wiem. Czy nie możesz na razie po prostu się bawić? Dopóki nie wydostaniemy się z tej głównej sytuacji, później możemy to wszystko rozpakować. Albo nie. Osobiście nie sądzę, że to zrobię. Ale ty możesz iść na terapię. Jakbym mógł powiedzieć terapeucie, co robiłem. Okej, po prostu do tego myśl. Chodźmy stąd. Tak jak powinniśmy byli to zrobić kilka miesięcy temu. Teraz, kiedy mamy jedzenie, nie chcesz poczekać, aż nas wypuszczą? O, nie ma takiej kurwa opcji. Zaraz potem wsadzą nas do więzienia. I w sumie nie wiem, co jest gorsze. Umierając w tej trumnie w domu albo w więzieniu. A więc chcesz uciec nie tylko przed kwarantanną, ale także przed konsekwencjami naszych działań? Najprawdopodobniej tak. Ten epizod nosi tytuł Andy, Layli i ucieczka z trumny. A tak, cokolwiek, nieważne. Idę teraz spać. Dobrej nocy. Śpi słodko, spokojnie. Próbuję. Dobranoc. Kocham cię, Andy. Stać już sobie tego Andy'ego w dupę. Mój Boże. Nie kocham cię aż tak bardzo. O, właściwie mam ochotę się zabić. Szkoda, że nurkowanie z balkonu jest dla ciebie zbyt romantyczne. Poduszka uderza cię w twarz tak mocno, że widzisz gwiazdy. Twoje ciało wchłonęło kilka pysznych składników odżywczych i czujesz się dzisiaj znacznie lepiej. Mamy kontrolę. Mamy też tu jakiś liścik. Moi drodzy, no właśnie. Mówiliście mi również, że w dalszych częściach w sumie tak naprawdę jedyne czego możemy się
spodziewać. Naprawdę to tylko konsekwencja tego, że gra ma słabą fabułę. Tylko i wyłącznie. I że tam jedyne co to jest kontrowersja na temat właśnie tego Hello Alabama i tak dalej, nie? Sweet Alabama, czy jakoś tak. Czyli że no jest wątek kazirodczy, którego w sumie nie ma. Więc to zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli będą jakieś sceny, które no raczej nie będą wypadały, to ewentualnie albo je jakoś wymutuję, wybluruję, albo w sumie zobaczymy. Bo w sumie YouTube ostatnimi czasy jest dosyć taki... No nie ma zbytnio problemu z tym, że coś się pojawia. Zresztą widzicie po Hidden Hunger i po różnych częściach ciała. Ale na przykład tutaj, jak już chciałem zmonetyzować pierwszy odcinek właśnie z Coffin of Andy and Layli, to już był problem. Tylko początkowo, dopóki sam tego jakby nie zweryfikowałem ręcznie i dopiero ten żółty dolarek sobie zniknął i zrobił się zielony, więc YouTube albo nie lubi kontrowersyjnych tytułów, ale w sumie po przejrzeniu takiego dogłębnego już potem nie ma żadnego problemu. Więc zobaczymy. Być może na to spuszczę ten odcinek i jeżeli go sami nie ściągną, to nic z tym nie będę robił. Do drzwi przyklejona jest notatka. Brzmi ona następująco. W oczekiwaniu na twoje przybycie do legowiska kultystów. Andy. Wiedziałem, że wróci. Chociaż przez chwilę szczerze myślałem, że to będzie notatka samobójcza. Ale nieważne. Zobaczmy, co on knuje. No właśnie, co on robi w tym legowisku kultystów po drugiej stronie? Dzień dobry, Andy. Hej. Dzień dobry. Co tam? Patrz na tą książkę z instrukcją przywołania demonów. Odważnie. Biorąc pod uwagę, że sprawy potoczyły się tak... źle dla tego kultysty. To znaczy debatable. A, dobra. Że można z tym dyskutować. Chodzi mi o to, że odniósł sukcesy do momentu, w którym zabrakło mu oferty. Tak czy inaczej. Jest napisane, że demony nie myślą zbyt wiele o ludziach. A, w sumie to dobrze. Będziemy mieli coś wspólnego. Tak, tak. Więc są skłonni robić interesy tylko wtedy, gdy jest to dla nich szybkie i łatwe. Rozumiem, że chcesz poprosić kogoś, żeby nas stąd wyciągnął. A więc nie chciałbym się stąd wydostać w ten sam sposób, w jaki zrobił to kultysta. Ale myślę, że to na razie najlepszy wybór. Więc co będzie, o co będziemy prosić? Jeszcze nie wiem. Okej. Więc czym będziemy mieli się targować? Tego również jeszcze nie wiem. Nieźle. Ledwo się obudziłem. Daj mi minutę. Jest tutaj napisane, że demony wolą ludzkie dusze, więc oczywiście to musi być to. Skąd wziąć duszę, gdy się tu utknęło? Na co patrzysz? O, nic. Ashley. Co? Nie mogłabym przecież. Myślałem o tym. Widzę. Pozwól mi zachować moje myśli do siebie. Czy nie dzielimy się już wystarczająco? Po namyśle, nie róbmy tego. O, dalej. Nie zamierzam cię poświęcić. Coś wymyślimy. Na razie przygotujmy rytuał. Co jest potrzebne? Jeszcze nie skończyłem tego czytać, ale na razie możesz zacząć od wymiany świec. Okej. Najpierw musimy znaleźć te świece. Gdzie on ma te świece? Dobra, mamy jedną świeczkę. Aha, po prostu w tych naszych świecznikach były. Dobra, 3 świece wymienione. Zrobione. Co teraz? Teraz musimy... A, wciąż żyjesz i kopiesz? Co? O. Ostatnio jak jesteś cichy, kolego. Zaczynam się trochę martwić. A. Tak, cześć. Cześć. Jeden z moich ludzi nie odbiera. A ten jeden z dziwniejszych. Wydaje mi się, że się wykrwawił. Ale i tak jest typem B. Okej.
Sprawdzę to po mojej rundzie. Kroki strażnika oddalają się od drzwi. Czy to wszystko, co musieliśmy zrobić, aby otworzyć drzwi? Po prostu zamknąć się na 2 dni? O cholera. On wejdzie i zobaczy to wszystko. Nie, 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 nie. Wystarczy. Idź go zatrzymać przy naszych drzwiach, a ja to posprzątam. On nadal znajdzie... zaginionego faceta. Chyba, że sprawdzi zamrażarkę. Czyli tam, gdzie wskazuje cała ta krew. Nie. Idź. Zanim zauważy, że nie ma nas w domu. I trzymaj go, dopóki nie pozbędę się całej krwi. Może wtedy założę, że facet wyskoczył z balkonu, czy coś. No, w takim razie nadal powinny być zwłoki. Zostaniesz tym trupem, jeśli nie zaczniesz. Jezu, przepraszam za te lekkie zacięcia, ale czuję, że mam zatkany nos i dlatego i ciężko mi złapać w ogóle powietrze. Dobra, już jest lepiej. On poszedł, a my powinniśmy to wyczyścić, tak? Musimy iść po mop. Nie, okej. Okay. Rozumiem, że idziemy po mop do siebie. Dobra. Masz mop. Musimy to wyczyścić, zanim ogarną, że coś tu jest nie tak. Raz, dwa, trzy. Tu jest zamrażarka. Atli, strażnik nadchodzi. Dobra. No? Co ty tu robisz? O cholera. Niestety strażnik wkrótce wzywa swojego kumpla. Zostajesz zabrana z powrotem do swojego mieszkania. Po czym... Niecne czyny twoje i twojego brata zostają wkrótce odkryte. Zgadnij, co poszło ci tak źle, że pozwolą ci spróbować jeszcze raz. O. Okej. Okay. Słuchaj, to nie jest to, o co chodzi. No nie wiem. Nie mam pojęcia, co mogę zrobić inaczej. No właśnie, co ty tutaj robisz? Słuchaj, to nie jest to. Mam jakiś przedmiot. Mop, baterie i w sumie klucze balkonowe. Czy ja mam tutaj jakoś się schować? Dobra. Schowałeś się bezpiecznie do szafki. Pozdrowienia i salutacje. Jesteś w domu? O, świetnie. Kolejne samobójstwo. Co do cholery? Jak się tutaj dostałaś? Andrew nie wydaje się teraz zbyt zadowolony z ciebie. Zastanawiasz się, czy to dobry moment, by powiedzieć mu, że to nie twoja wina. No dalej, Layli. Chodźmy się pobawić. Żebym odpierdolił całkowicie? Myślałem, że dałem się złapać. Bo dałaś. Zdarza się najlepszym z nas. Kolejne mięsko? Strażnik jest naprawdę martwy. Cóż, teraz co zrobiłeś, Andy? Aktualnie zabiłeś człowieka. Dosyć bezpośrednio. O, tak. Byłam trochę zaskoczona. A więc, gdzie twoje załamanie psychiczne? Zatrzymuję to na później. Odczep się. Tak? Zobaczmy, jak będziesz spał po tym czymś, co zrobiłeś. Ashley, nie jestem teraz nastroju na twoje gówno.
Okej. O, popatrz tutaj. Zyskujesz klucz do pokoju 405. Możemy wyjść? Nareszcie, otwierasz drzwi i... Zanim pójdziemy, Ashley... Po prostu chcę się tylko upewnić, że jesteśmy w czymś zgodni. Cokolwiek, czy jakakolwiek wymówka, którą mieliśmy, by zjeść tego drugiego faceta, wyleciała przez okno z powodu twojej wpadki. O, przepraszam. Czy prosiłem cię, żebyś go zabił? Jak myślisz, co by się stało, gdybym tego nie zrobił? Słuchaj, nie mówię, że nie jestem wdzięczna. Andrew, jestem. Ale o co chodzi dokładnie? Chodzi mi o to, że bez względu na to, co się wydarzy za tymi drzwiami, nie powiesz ani słowa o tym, co się tutaj wydarzyło. Tylko to. Czy do kogokolwiek. Tak? Oczywiście. Oczywiście. I bez wątpienia będzie oczywiste, że coś zrobiliśmy, gdy jego zmiana się skończy, a następny strażnik przyjdzie się rozejrzeć. Najlepiej będzie, jeśli znikniemy, póki jeszcze możemy. No cóż, jak pewnie zauważyłeś, próbuję. Tak, widzisz? Nie jestem pewien, czy rozumiesz powagę naszej sytuacji. Znam cię. Znając ciebie, myślisz, że pójdziesz znaleźć mamę i tatę. Ale ja mówię, że to wszystko nie wchodzi w grę. Nie planowałam jeszcze niczego konkretnego. Boże, to jest nawet gorsze. Dobrze. Więc chcesz, żebym nigdy więcej nie kontaktowała się z nikim, kogo znam. Ponieważ myślisz, że doniosł do nas z władzą. O to chodzi? Tak, dokładnie. Tak, dobra. Co w porządku, cokolwiek. Oj, przepraszam. Przeklikałem. Co to ma znaczyć? Co masz na myśli? Grozisz mi? Pewnie coś tam powiedział, że. To nie wiem. Nie pójdę do więzienia tylko dlatego, że uważasz się za odpornego na konsekwencje. Więc zabierzesz to do grobu, nawet jeśli sam będę musiał ci tam włożyć. Nie przestraszysz mnie, Andrew. Nie dawaj mi do tego powodu. Andy, w piekle pada śnieg w dniu, w którym się ciebie boję. Czy zacznie padać śnieg? A teraz odpierdol się. Myślisz, że z kim rozmawiasz? Gdy się tam chodziło o to, że najpierw piekło zamarznie, zanim ja się ciebie przestraszę. Czy w dniu, kiedy się ciebie przestraszę. Coś takiego. Andrzej jest zastosowany. Czy jestem zastosowany po prostu, Layli? Tak, mogę to tłumaczyć. Muszę wiedzieć, że traktujesz to poważnie. W naszej zamrażarce jest połowa martwego faceta z moimi odciskami palców. Uwierz mi. Nie spieszy mi się, by powiedzieć o tym światu. Wszystko w porządku? Możemy iść teraz? Tak sądzę. Okej, w końcu. Chociaż Andy, co? Nie da. Trzymam w dupie mamę i tatę, ani nikt z moich tak zwanych przyjaciół, i wszystkich tak zwanych moich przyjaciół. Żaden z nich nie uznał za konieczne nawet odebrać ode mnie telefonu. Albo przyjść rzucać jedzenie przez nasz balkon. Rzucenie czymś tak wysoko byłoby nie lada wyczynem. Dobrze wiesz, że nikt nie przyszedł nawet spróbować. Więc moje uczucia oficjalnie umarły wraz ze wszystkimi komórkami mózgowymi, które straciłam podczas głodówki. Ale to nic, bo Andy jest tu ze mną. Nawet jeśli z jakiegoś powodu masz ochotę mi grozić. Przepraszam. Myślę, że też straciłem kilka komórek mózgowych. Nie można stracić tego, czego się nie ma. O, pierdol się. Okej. Zbierajmy się stąd. No i mamy kolejne miejsce. Odpierdol się. Coś pięknego. Coś pięknego. Tylko tyle wystarczyło, żeby nas zatrzymać? Drewniana deska? A, w porządku.
Andy, ja też nie mam zbyt wielu mięśni. Twoje oczy mówią, że próbujesz mi pocieszyć, ale twoje słowa wręcz przeciwnie. Ale, cokolwiek. Co mówi ta kartka papieru? Na kartce przyklejonej do na drzwiach widnieje napis 2 razy AB. Co to ma znaczyć? AB, no to raczej krew. Tu chodzi o krew. Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. Kupmy się na wydostaniu się stąd. Odblokowałeś drzwi. Teraz można by było na przykład przenieść z tej lodówki rzeczy. I też byłoby inaczej. Czy my mamy tutaj coś rajczego do wzięcia? Tą deskę można było zabrać. Ale widzę, że nie. Dobra, wydostajemy się stąd. Notatka na drzwiach. Na notatce na drzwiach widnieje 2 razy A, 1 razy B. No mówię, tu raczej chodzi o krew. Nadpis na drzwiach brzmi 1 razy 0, ale jest przekreślona. Czyli już raczej nie ma 0. Jest pokój 401. Dodatkowo zobaczcie, że tu są jakieś napisy. 3333 plus 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 0. Coś jest? Nic nie ma. Zyskujesz klucz do pokoju 302. Popatrzcie, mają małą kamerę monitorującą. O cholera, jesteśmy na nim? Nie, wygląda na to, że nagrywa drugie piętro. Pozwól mi zobaczyć. Świetnie. Jest tam jeszcze jeden strażnik. Czy to kabura na broń? Czy strażnik, którego zabiliśmy, miał taki? Chodźmy zastrzelić tego gościa. Nie. Miał tylko klucz do pokoju kultysty i krótkofalówkę. Myślę, że na każdym piętrze jest strażnik? Najprawdopodobniej pracują w parach. To nie tak, że muszą robić coś innego niż trzymać ciekawski z daleka. I udawać, że nas karmią, jak sądzę. Nawet wtedy, jak go obejdziemy? Nie pytaj mnie. O, jest tutaj klucz. Znajdujesz klucz na 4 piętro. Okej. Notatka na lodówce głosi. Uwaga. Od teraz typy AB nie będą utrzymywać zaopatrzenia, chyba że chodzi o kogoś ważnego. I nie, pani z 302, która jest gorąca, nie liczy się jako ważna. Przestań pytać. Pół zjednego kubka makaronu. Ale czemu, co tutaj jest konkretnie, że oni nie dostają tego jedzenia? Kurde. To toaleta, w środku nie ma nic ciekawego. Moi drodzy, ale myślę, że w tym miejscu się zatrzymamy. Jeszcze może tutaj wejdziemy, jeżeli się da, ale się niestety nie da. Winda nie działa, ponieważ... Znaczy oczywiście, że tak. No. Myślę, że sobie tutaj zatrzymamy. Nie wiem, ile dokładnie jeszcze zostało nam rozgrywki. Myślę, że ta gra nie jest aż tak krótka, chociaż widziałem tam, jak na przykład, nie wiem, szukałem informacji o tej grze, że do niektórych ją tam przychodzili 2 godzinki, półtorej nawet. Więc, no, zobaczymy. Być może to jest tylko jeden akt czy coś takiego. Więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jest ten film Gronda, Shiramy się, oczywiście widzimy w następnych odcinkach. To jest The Coffin of Andy and Layli. Trzymajcie się. Hej, hej!